książki, magazyn do słuchania. Zapraszam Michał Nogaś. Dzień dobry państwu. Drugie w tym roku wydanie książek magazynu do słuchania, podcastu o i wokół książek. Naszą gościnią w tym wydaniu audycji jest Weronika Murek. Dzień dobry. Dzień dobry. Pisarka, eseistka, osoba związana z teatrem. Czego jeszcze nie powiedziałem o tobie? Chyba z grubsza wszystko. Tak jakaś najczęściej bym się zsynchronizowała do tych trzech określeń. Kobieta, która kiedyś była dziewczynką. Osoba z doświadczeniem bycia dziewczynką. Dokładnie tak. Bo dziewczynki, kilka esejów o stawaniu się, to jest tytuł nowej książki Weroniki, która właśnie się ukazała... I która dedykowana jest Basi, nowej dziewczynce na świecie. Kim jest Basia? Basia jest moją małą bratanicą, y, która jakoś bardzo mnie inspirowała też w trakcie całego tego procesu y, tworzenia i myślenia sobie o tej figurze dziewczynki i mimo tego, że zaczęłam myśleć i pisać tą książkę właśnie trochę wcześniej niż ona się pojawiła, trochę to czasu mi zajęło, to jednak ta Basia była takim idealnym dopełnieniem też i takim pokrzepieniem i taką inspiracją, która na przykład wynikała właśnie z obcowaniem z z dziewczynką, która jest jak gdyby taka, jaka jest bardzo mocna w tym swoim byciu, bardzo taka niewzruszona, w taki imponujący sposób i to było coś, o czym sobie pomyślałam, że bardzo też chciałabym często jak gdyby i możliwie gęsto zwracać uwagę przy pisaniu o dziewczynkach, czy przy właśnie redagowaniu tego wszystkiego i ja też poprzez taki powrót do motywu, który jakoś Basi był bardzo mocny, czyli takiego właśnie trochę stawania się, trochę wypróbowywania, trochę przymierzania się do różnych takich możliwych wcieleń. trochę chciałaby być tym, trochę była tym, trochę jak się. świadomie czy czas. nie? W jakiś taki sposób, który uważam, że był bardzo zgodny z jej taką energią, czyli taką. Mhm z jednej strony takim wielkim machaniem ogonem z ekscytacji wobec życia, który się jakoś zaczyna jeszcze właściwie może być wszystkim w tym momencie. Że mogę to i mogę to i mogę, mogę to. to i mo tak. I jeszcze takiego, który nie natrafił na takie ograniczenia, czy na taką pelerynkę, którą by się później jakoś narzucało, czy y, jakoś jej doświadcza. Czyli właśnie wszystko to, co sprawia, że no dobrze, ale czy to wypada? Czy tak można? Czy tak trzeba? Czy ja faktycznie będę się nadawała? Czy ja faktycznie gdzieś się sprawdzę? Jakby takie myślenie, które jest takim myśleniem, w którym w zasadzie dajesz sobie wielkie prawo do wszystkiego. Bo zaczyna się od dedykacji dla Basi, a kończy się tekstem od ciebie, który wyjaśnia, no właśnie, że to myślenie o dziewczynkach, o tym, co to znaczy być dziewczynką, czym jest dziewczynkość, tak? Dziewczynkowatość, dziewczynkowatość nawet. Dziewczynkowatość, tak. Wzięło się z teatru. Tak, 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 tak. tak było. Pierwszy pomysł wyszedł z zaproszenia, które ja dostałam od Gosi Wdowik, która miała z kolei pomysł o tym, żeby zrobić spektakl w Teatrze Studio o dziewczynkach. I ten proces też teatralny był dla mnie bardzo ważny, bo po pierwsze bardzo mocno był osadzony wobec dziewczynek, które brały w nim udział. To znaczy była zaproszona właśnie grupka dziewczynek. Cały cykl pracy nie był taką pracą, która jest pracą jak na próbach, tylko raczej takimi warsztatami, ale też bardzo starałyśmy się my, wszystkie twórczynie wokół tego spektaklu, bardzo mocno pamiętać o tym, żeby im oddawać głos, im oddawać przestrzeń, im dawać jak gdyby też takie możliwie komfortowe okoliczności do tego, żeby mogły się wypowiedzieć a propos tego, co one czują. Jak chcą być opowiadane, w jaki sposób myślą o sobie, żeby jakoś, jeżeli budujemy tą narrację, jako osoby dorosłe wokół nich w tym spektaklu, to żeby robić to z takim szacunkiem i czujnością. I ten spektakl jakoś, bez względu na, na to, że to było jak kilka lat temu, bardzo mocno we mnie został, po pierwsze dlatego, że bardzo dużo wtedy rozmów właśnie z kobietami, z koleżankami odbywałam i widziałam w jaki sposób ten temat dziewczynek cały czas w nich pracuje i na różne sposoby tak naprawdę, czyli z jednej strony z jakiejś takiej wielkiej czułości. Z drugiej strony, z jakiejś takiej trochę sytuacji, w którym w zasadzie nie jest do końca pewne, w jaki sposób się zachować wobec swojego bycia dziewczynką. Jak o tym myśleć, kiedy się na to patrzy poprzez te wszystkie lata? Czy to czasami nie jest taka oznaka słabości, sobie powiedzieć, tak, no byłam tą dziewczynką? Czy to nie jest czasem jakieś takie przyznanie się, które sprawi, że no właśnie to bycie dziewczynką było takim często byciem, na które był rzucony cień takiego przekonania, że dziewczynka jest słabsza niż, mniejsza niż że jest czymś mniej niż. I to też było coś takiego, co ze mną zostało też po tym całym spektaklu. I jakoś bardzo chciałam do tego tematu wrócić. A druga sprawa była taka, że jakoś e, to, co mnie zainspirowało, było taką opowieścią też o pracy spojrzenia, to znaczy my trochę badałyśmy poprzez głos ofu narratora e, z jednej strony to, w jaki sposób możemy... Działać i zawiadywać spojrzeniem widza, właśnie, które jest skierowane na dziewczynki, ale też dać dziewczynkom szansę na to, żeby móc się odgapić. I był taki piękny moment w tym spektaklu dla mnie. Bardzo go lubiłam, w którym właśnie po całym takim cyklu tych dziewczynek, które są oglądane, na które pada to obce spojrzenie, i które jakoś nakłada im różnego rodzaju czapki, jest moment, w którym jedna dziewczynka, ośmiu letnia wychodzi sama na ten taki szpić sceny. I bez słowa po prostu przez minutę, dwie patrzy w wielkim takim spokoju, z wielką pewnością, z wielką taką <gryzmą> charyzmą na widzów. I to, jak trudno dla niektórych było wytrzymać takie spojrzenie dziewczynki, to przez moc, które ona w sobie ma, która jest jeszcze taką mocą niezmąconą, niezmoconą właśnie tym, że jakby nie można, ktoś na mnie patrzy, jak gdyby jeszcze cały czas jest się w takim. Kokonie pewności tego, że ma się tą moc i jeszcze nikt nie spróbował nas przekonywać, że jest inaczej. Więc ten moment, w którym ona przez tą minutę po prostu stoi i patrzy wszystkim w oczy, był dla mnie czymś takim niebywałym pomyślałam sobie, że właśnie chciałabym też w tej książce dawać szansę tym dziewczynkom, o których opowiadam, na to, żeby one mogły się odgapić. Czyli ona wtedy stojąc jeszcze na tej scenie, na samym jej szczycie. No, była obsadzona przez was w jakiejś roli, ale jeszcze życie ją nie obsadziło w żadnej zróżnic, prawda? Tak, to jest y, super nazwane, że jeszcze stoi tam zupełnie taka, wiesz, nieporuszona, zupełnie nie z taką niezmąconą pewnością takiego spokojnego spojrzenia, które później już w dorosłości jest bardzo ciężkie do utrzymania, w tym sensie, że człowiek się zastanawia, co za nim stoi, czuje się obserwowany, jakoś cały czas wokół tego spojrzenia ma się dużo innych myśli tego, jak się jest spostrzeganym. A jednak taki, taki czysty moment właśnie tego dziewczęcego rewanżu, oka skierowanego przeciwko tym wszystkim oczom, które w jakiś sensie próbowały je upupić, było bardzo ciekawe. Szukaliśmy nazwy dla określenia tego stanu, tego momentu, dziewczynkość, dziewczyńskość, dziewczynkowatość. Jak byś to określiła? Jaka może być definicja tego? No właśnie się tak zastanawiałam też nad tymi definicjami trochę też się zastanawiałam w jaki sposób Podrzucić materiały do definicji, ale jej nie sformułować. To znaczy, bardzo też szukałam wszystkich tych momentów, w których właśnie nie będę brała tej dziewczynki od początku, w takie karby, które mm. czy przypasują ją do jakiegoś okresu w sensie takim chronologicznym, czy przypasują ją do pewnego rodzaju. Spektrum, czy imaginarium, czy jakichś atrybutów, czy jakichś rzeczy, które muszą się wydarzyć, które ona musi w sobie mieć, żeby móc sobie myśleć jako o dziewczynce, czy mówić jako o dziewczynce. I dlatego jakoś cały czas uciekałam przed tą definicją, bo wydawało mi się też, że te wszystkie momenty, w których właśnie te dziewczynki będą się wyrywały, będą jakoś się wyślizgiwały z rąk. Y Chciałam dać im taką szansę dlatego że miałam poczucie że w tych wszystkich narracjach które jakoś którym się przyglądałam w tej książce kiedy te dziewczynki były opowiadane były tymi które trafiają na język tego który opowiada ich historię i tego w jaki sposób były odkształcane czy trochę niewolone poprzez te opowieści o nich że właśnie to żeby dać im szansę na to żeby się mogły z nich wyślizgiwać żeby były nieporęczne i żeby były po prostu Takim toczącym się kamieniem, który nie tam mchem, właśnie tych definicji. Mm -hmm. Mówiłeś o tym, że e, też o tym piszesz, bardzo wiele tekstów czytałaś, e, szukałaś odniesień w kulturze popularnej nie tylko, żeby no właśnie wymknąć się tej definicji, ale jednocześnie dać wiele przykładów tego, jak na dziewczynki patrzy się od wielu lat, od wielu dekad, ale właściwie patrzy się na nie w ten sposób od zerania dziejów. To znaczy, kiedy. Myślę sobie o tym, o czym mówiłaś kilka minut temu, że zawsze dokonuje się swego rodzaju porównań, prawda? Że dziewczynki są mniej niż w domyśle chłopcy, wymagają większej uwagi niż chłopcy, na mniej można im pozwalać niż chłopcom, muszą być bardziej ułożone niż chłopcy, muszą być mniej awanturnicze niż chłopcy itd. itd. To to się właściwie bierze od samego początku istnienia literatury i opowieści, myślę o mitologii, od historii dziewczynek zrzucanych w przepaść, kiedy rodziły mm -hmm. się z tą, a nie inną płcią, prawda? To znaczy właściwie od samego początku opowieści o tym, jak świat jest skonstruowany, dziewczynki były na straconej pozycji. Tak, to prawda. One trochę podlegały takiej zasadom hodowli jak drzewko bonsai, że one w zasadzie były bardzo ściśle jak gdyby przystrzygiwane do tego swojego losu. Bardzo było cały czas ważne to, żeby one właśnie gdzieś tam nie wykipiały, żeby po prostu ich jakieś to stawanie się sobą bardzo mocno było chwytane w te karby. Czy to właśnie gorsetu, czy to różnych kostiumów, jakiegoś sprowadzania nawet ich chciała do jakiegoś posłuszeństwa, poprzez nawet siedzenie ze złączonymi kolanami, że dziewczynka inaczej nie powinna. Wszystkie te rzeczy, które, które się wydarzały i yy, które później też jakoś towarzyszyły w dużej części właśnie kobietom, czyli jak gdyby życie poprzez takie życie, które jest życiem ściśle właśnie podlegającym jednego rodzaju opowieści. I myślałam sobie też o tym na przykład w kontekście tych wszystkich y, przestrug, zaleceń wobec młodych dam, o których gdzieś tam piszę, też w momencie, w którym tym dziewczynkom nie przysługiwał nawet takie prawo do tego, aby ich głos w pełni wybrzmiał. To znaczy dobrze, pozostawał im jakiś taki szept, jeżeli chciało coś poprosić przy stole, to powinny były pamiętać, żeby to zrobić bardzo grzecznie, żeby nie zradzać się z tym, że są bardzo głodne, żeby nie zradać się w zasadzie z niczym, o co naprawdę im chodzi, co by bardzo chciały. I jakieś wieczne ich sprowadzanie właśnie do takiej maciubkości, do takiego maleństwa, nie tylko poprzez to, w jaki sposób były przedstawiane, to znaczy ta dziewczynka musi być maksymalnie drobna musi być maksymalnie jakaś właśnie słodka jakaś taka y, troszkę y, w takim wiecznym y, zmniejszeniu, umniejszeniu i też w jakimś takim. Wiecznym niewysłuchaniu, bo to też jest bardzo ważny czynnik tego, że ten głos, który się pojawia, jest takim głosem, którego w dużej mierze się jakby powtarza sytuacja, że się go nie traktuje poważnie, że dziewczynki bywają właśnie wykluczane nie tylko właśnie poprzez wiek, ale też poprzez płeć. I to jest taka dyskryminacja właśnie krzyżowa, która jest bardzo ciężko ujść też w tym losie. Swój. No dobrze, a gdzie szukać źródła tego? Czy to jest tylko patriarchat? Ja sobie w ogóle myślałam też, kiedy pisałam. Jest tam taki rozdział, czy jakby krótki wstęp do rozdziału, w którym piszę o poczuciu bycia oszustką-oszustem i takim syndromem impostera. I myślałam sobie na przykład o wszystkich tych momentach, w którym w zasadzie ludzie ludziom zaplanowali bardzo ściśle y, określone ścieżki i drogi zachowań, i z tych ścieżek i dróg jest bardzo ciężko wyjść. Czy to jest ścieżka czy zaplanowana pod konkretne pochodzenie, pod klasę? I myślałam sobie też o wszystkich tych momentach, w którym właściwie znowu wraca tutaj kwestia smaku, jakby, tak? czyli to, co wypada, czy, co się powinno robić, jak to wszystko powinno wyglądać. I pomyślałam sobie, że ta kwestia smaku jest bardzo ciekawa, jakby ciekawym momentem też tego, co wypada, co nie wypada. W jaki sposób to się wydarzało poprzez wieki, nie tylko wobec dziewczynek, ale wokół, wobec konkretnych bardzo klas społecznych, które były trzymane w takim szachu właśnie tego dyskursu, o tej kwestii smaku, czytałam sobie ostatnio taką e, książkę, która opowiada o tym, w jaki sposób Dresco był używany do tego, żeby jakoś. E, więzić y, ludzi w ich konkretnie przypisanym czy narzuconym poprzez społeczeństwo losie. I znalazłam historię, w którym na początku XX wieku, w okolicach 15 września, wszystkie amerykańskie gazety zaczynały ostrzegać przed noszeniem słomianych kapeluszy, ponieważ na ulicach miast panowały gangi, które za pomocą długich y, sztachet zrzucały kapelusza ludziom z głów. Generalnie chodziło o to, żeby nie nosić tego słomianego kapelusza, dlatego że nie wypada, a nie wypada dlatego, jakby z tego samego powodu, dla którego nie można nosić. Ubrań w kolorze białym, tam po, też jakoś w okolicach września. A to wszystko dlatego, że jeżeli jest się z klasy robotniczej, to znaczy, że wakacje spędza się albo w lipcu, albo w sierpniu. Jeżeli nosi się ubrania, które kojarzą się z, z wakacjami, tak we wrześniu, w październiku, później, to znaczy, że udaje się kogoś, kim się nie powinno być, do czego się nie powinno aspirować i powinno się siedzieć bardzo cichutko w ramach tej swojej. Zamkniętej klasy i kasty i nie wychylać poza nią nosa. I dokładnie w ten sam sposób, jakby poza, w ramach takich rygorów były trzymane w tych ryzach i w jakichś takich bardzo ścisłych gettach opowieści o tym, co można, co należy, bardzo konkretne szczególne grupy ludzi, wśród nich także dziewczynki. Dużo czytałaś, tak mówisz, i piszesz o tym w dziewczynkach, żeby napisać kilka tych esejów. Jakie pola Cię interesowały? To znaczy, myślę, że warto to powiedzieć słuchaczkom i słuchaczom, czego mogą się spodziewać po Twojej nowej książce. Wiadomo, że jesteś specjalistką od kultury, od odczytywania tego, co kultura ze sobą niesie, od szukania jakichś fragmentów opowieści, często ukrywanych, często trzymanych gdzieś w drugim planie, nieeksponowanych zbytnio, z których. Można dowiedzieć się więcej niż z tego co podane wprost, co rzuca się w oczy jako pierwsze. Mówię o tym dlatego, że kiedy czytałem kolejne eseje, to zwracałem uwagę na to jak wiele udaje się wyciągnąć, skomponować właśnie z takich przebłysków, bo te dziewczynki bardzo często, nawet jeżeli są bohaterkami, tak się przynajmniej uważa, to i tak pełnią poboczne role. Myślę na przykład o Lolicie bokowa, o której tutaj piszesz. Tak, Lolita była jedną z takich postaci, o których ja bardzo wcześnie pomyślałam sobie, że chciałabym do niej wrócić i je lepiej poznać tak naprawdę. Bo miałam takie poczucie właśnie, nie tylko wobec niej, ale też wobec Dorodki, która trafia do krainy z Oz, wobec właśnie Shirley Temple, że to są tak mocne figury jakoś takiej społecznej wyobraźni, że trochę wydaje mi się, że jakoś je znam i trochę wydaje mi się nie dość ciekawe ale też poprzez to, że właśnie wydają się takimi postaciami, w których wszystko się jakoś tam zgadza, znaczy podlegają tak mocnej jakby narracji, też tego w jaki sposób istnieją w tej popkulturze że wydałam się jakoś bardzo szczelne w tym wszystkim. I chciałam je lepiej poznać, dlatego że to mnie jakoś zawsze ciekawi, kiedy coś jest bardzo szczelne i bardzo spójne. I zawsze staram się jakby dać temu szansę na to, żeby się mogło okazać ewentualnie tym, czym nie jest. Więc Solita była taką pierwszą intuicją też dlatego, że ja pamiętam z pierwszej lektury tej książki właśnie, która jakoś wiele lat temu się, się mi przetrafiła, że to była taka postać, wobec której w zasadzie Miałam takie poczucie, że coś tam całe, jest tam coś cały czas takiego, czego chciałabym się jeszcze dowiedzieć, i cały czas mi gdzieś to wszystko umyka. I czytając sobie wokół Lolity, natrafiłam no, właśnie na taką myśl Wery Nabokow, która bardzo była jedną z tych postaci, z tego jak rozumiem wtedy wokół Nabokowa, która bardzo mocno była po stronie Lolity, w tym sensie, że uważała, że to jest opowieść w dużej mierze o rozpaczy tej dziewczynki i o jej samotności. I ta rozpacz i samotność nie mają szansy wybrzmieć poprzez te karby, które nakłada narrator i poprzez to, jak ją zawłaszcza swoim językiem, ale też poprzez to, w jaki sposób książka bardzo szybko wpadła w taki lej tej narracji, właśnie popkulturowej, trochę medialnej, też takiej, z którą na Boko bardzo walczył, a ostatecznie, no tak jak właśnie natrafiłam gdzieś w, w jednym z esejów o nim, jeszcze za jego życia pojawiły się dzieci przebrane właśnie za Lolitę, które przychodziły do niego w Halloween, żeby go straszyć. Albo właśnie dmuchane lalki, które przypominały postać właśnie nawiązującą do tego wizerunku Lolity z filmu, które gdzieś tam trafiały do shopów, Więc on jak gdyby też był zaskoczony tym, Jakiego rozmachu nabrało to życie tej postaci, i to takiego rozmachu, którego on nie próbował jej do końca nadać, a przynajmniej nie w tak dużym pędzie, w takim, żeby trafiła w taki wiraż. Więc to była jedna z tych rzeczy, do których bardzo chciałam wrócić. No tak, wejdę ci w słowo, bo wydaje mi się, że to jest istotne, by to podkreślić. Dziewczynka, dwunastoletnia, która została obsadzona w roli nimfetki, w roli prowokatorki, w roli tej, która wiedzie na manowce i kusi do zła nieszczęśliwego mężczyznę właściwie przez lata taki był jednostronny odbiór tej historii pomijam całe wszystkie te aspekty związane z pornografią tego, że książka została wydana po raz pierwszy we francuskim wydawnictwie które właśnie w publikacjach pornograficznych się specjalizowało i to też moim zdaniem w jakimś sensie ustawiło odbiór tej książki już na zawsze nawet jeżeli potem o czym piszesz na boków, bardzo dbało o to, żeby okładki amerykańskie nie nawiązywały bezpośrednio do złożonych albo niekoniecznie nóżek małej dziewczynki itp. itd. Ale, że w tej całej historii, od samego początku właściwie, gubiła się gdzieś tragedia yy, bohaterki. Ta dziewczynka była po prostu nieważna. Ona była przedmiotem. Tak, ona była właściwie taką, yy, no tak, tak jak mówisz właśnie, była użyta i przez cały czas to trochę była też dla mnie historia właśnie oszusta udającego bycie oszukiwanym. To znaczy, właśnie kogoś po czyjej stronie jest tak naprawdę narracja, i kto przejmuje tą opowieść, kto nią zawiaduje. A siła, i też sprawczość, jakaś taka moc, która. która Przynależy do osoby, która ma szansę i przywilej tego, żeby móc opowiadać historię, jest jakąś rzeczą też y, nie do podważenia w tym momencie, w którym, jak gdyby ta Lolita właśnie trafia w te karby bycia opowiadaną i w zasadzie nie zostaje przyznane jej nic poza to, w jaki sposób ewentualnie byłby w stanie ją zobaczyć byłby łaskaw ją zdefiniować właśnie ten narrator, który. Jest tam taki jeden cytat, do którego się gdzieś dogrzebałam właśnie o tym, że. że Jednocześnie stymuluje sen i pozoruje przebudzenie. Czyli w każdym momencie właśnie udaje takiego biednego uczniaka, który pada ofiarą wyrafinowanej dziewczynki, a z drugiej strony wszystkie te momenty, w których właściwie wydaje się, że zaczyna wypływać jakoś na powierzchnię tego, żeby zobaczyć cokolwiek innego niż tylko ten świat, który sobie jakoś zobaczył pod tą wodą, żeby ciągnąć jakieś inne powietrze w tą całą rzeczywistość. Za każdym razem są też takimi próbami, które są jakąś taką narratorską kokieterią. I też taką próbą. Odebrania jej podmiotowości w tym sensie, że właściwie, i to jest myślenie tylko przypadek Lolity i głównego bohatera książki Nabokowa o tym samym imieniu i nazwisku, które brzmią jak echo, przypomnijmy, jest tam taka scena, którą też przypominasz. On przynosi informacje o śmierci jej matki, ale natychmiast informuje czytelnika, jakie to rzeczy, przedmioty nabył dla niej. I wcale chyba nie chodzi o to, żeby ukoić jej żałobę. Po pierwsze jest za wcześnie, a po drugie nie tego oczekuje osoba, która kogoś straciła bliskiego, tylko żeby ją jeszcze bardziej kupić dla siebie. Tak, on trochę w zasadzie nie jest w stanie znaleźć innej ścieżki czy innego też sposobu na mówienie. Żadnej więc, empatii. Tak, żadnej empatii niż jakieś takie zasypywanie drobnymi Podarkami, wobec których on uważa, że to jest też po pierwsze szczycie jakichś takich oczekiwań wobec niego i jakiegoś takiego. W sensie czego może chcieć dwunastolatka? No prawda? właśnie, czy jakby to jest życie, które się sprowadza według niego do takiej akumulacji jakiegoś takiego życia wśród drobiazgów i, i, i takich małych przyjemności, więc generalnie też jest ona w dużej mierze, tak jak sobie tam później znałam, sprawę opowiadana poprzez te rzeczy, które wydają się, że, że mają do niej jakoś przynależeć, chociaż. To jest też takie obdarowywanie, które więcej zabiera niż niż ze sobą przynosi. A to czego kiedyś i pewnie dzisiaj wciąż, tak mi się zdaje, potrzebna jest ludziom taka figura dziewczynki. Ty podajesz przykład Shirley Temple, Judy Garland, właśnie Lolity. No ale myślę, że nawet w polskiej kulturze na przestrzeni ostatnich dekad przed i po wojnie moglibyśmy znaleźć przedstawicielki tego typu, o którym teraz rozmawiamy. Do czego ona się ludziom przydaje? Bo ja wciąż uważam, że to jest przedmiotowe traktowanie. Tak, ja na przykład myślałam sobie, jest tam taki rozdział, w którym um, jest historia rywalizacji w trakcie zimnej wojny między ZSRR a Stanami Zjednoczonymi. I to jest taka rywalizacja właśnie też na różnego rodzaju narracje, gdzie jest lepiej, komu jest lepiej w którym miejscu. Na przykładzie gimnastyczek na to przykładzie podajesz gimnastyczek, sportowy, prawda? Tak. I y, oprócz właśnie takiej jakiegoś tego poligonu tej walki, która się przenosi też na areny sportowe, jest ten poligon, który się gdzieś wytwarza wokół takiego medialnego opowiadania o tym wydarzeniu. I Amerykanie bardzo mocno próbują powiedzieć w zasadzie historię, która się sprowadza do Dlatego najlepszym krajem na świecie jest ten kraj, w którym najlepiej traktuje się dziewczynki, ponieważ są bytami najsłabszymi. I jeżeli takim bytom jest gdzieś dobrze i są zaopiekowane, to znaczy, że ten kraj jest krajem y, pozbawionym jakichkolwiek skazy. A w ZDSR na przykład, nawet tak y, wymagające opieki troski byty jak dziewczynki są zazwyczaj pozbawione wszystkiego, co mogłoby. I w takim, na takim poziomie codziennym, ale też takim co, poziomie tego, w jaki sposób też te narracje amerykańskie bardzo mocno próbują sprowadzić te jakby bycie dziewczynką, czy jakby potrzeby dziewczynki do czegoś bardzo takiego komercyjnego, czyli jakby cały czas do tego, czym można ją jeszcze wyposażyć, jakimi atrybutami można, jak gdyby tak jak działa trochę narrator Nobokowar, co tam jeszcze, czym można by jakoś skorupować, skoro to jest tak, to, to się wydaje takie łatwe, żeby ją móc mieć po swojej stronie, skoro jest takim bytem, który w zasadzie tylko pragnie, te pragnienia są błahe, jej marzenia to są takie kaprysiki, i wszystko jest znowu podlega takim też językowym zmniejszeniom. Więc sobie myślę o tych dziewczynkach, jako o, takiej papier o takich papierkach, znaczy o właśnie o takich osobach, które były uprzedmiotowiane, ale też w takim sensie, w jakim używa się papierka lakmusowego. W takim sensie propagandowym właśnie takiej opowieści. No dobrze, zobaczcie, jak my traktujemy dziewczynki, zobaczcie, jak oni traktują dziewczynki, zobaczcie teraz, gdzie jest lepiej. No tak, ale gdyby się tak dokładnie temu przyjrzeć, to ani tu, ani tu nie traktowano dokładnie, ich w tak. sposób podmiotowy i poważnie. Ale skoro mówimy o e, gimnastyczkach i w ogóle o młodych sportowczyniach, to ja myślę, że to też jest bardzo ciekawy wątek, który wybrzmiewa, ale moglibyśmy go jeszcze poszerzyć, wyjść trochę z e, Twojej książki. Ty podajesz chociażby przykład Nadii Komaneci, prawda, słynnej rumuńskiej yy, yy, gimnastyczki artystycznej, która yy, no właściwie całe życie poświęciła yy, uprawianiu sportu, ale de facto całe życie poświęciła dla ojczyzny, dla przynoszenia jej sukcesów, czyli właściwie realizowała chęci i marzenia małżeństwa Czorszesku, swoich trenerów, yy, sekretarzy partii komunistycznej i tak dalej. Bardzo podobny los spotkał młode dziewczyny we wschodnich Niemczech, które, jak wiemy, zapłaciły też ogromną cenę, gdy chodzi o zdrowie, ponieważ były szprycowane hormonami, żeby pływały szybciej. Kompletny jakiś rodzaj oddzielenia ambicji od ciała i potrzeb konkretnych osób od tej czapy, która nad nimi wisiała. To znaczy, urodziły się tylko po to, żeby dawać komuś radość. Tak, tak, i to jest jeden z też bardzo ważnych takich aspektów tego wszystkiego. Ja w ogóle tak sobie myślałam też o tym, um, kiedy przeczytałam opowieść aut o autorze właśnie Czarnoksiężnika z Krainy OS, który mimo tego, że był ojcem czterech synów, szukał tego, żeby jego bohaterka była jednak dziewczynką i zastanawiał się długo w zasadzie dlaczego ta dziewczynka dlaczego ta dziewczynka no i uznał że to dlatego że dziewczynka z niczym się nie kojarzy. Z dziewczynką można zrobić wszystko, to jest czysta katka. Jeżeli on będzie chciał, żeby ona była uosobieniem ducha narodu albo właśnie osobą, która przynosi przyjemność albo kimś kto jest można go kształtować jak plastelinę, ponieważ w zasadzie można o niej pomyśleć wszystko można z nią zrobić wszystko. Ona nie ma tak jak gdyby już ustałej, uleżałej duszy, jaką by miał chłopiec. Więc poprzez taką jej plastyczność też i to motyw tego, że jest nośnikiem bardzo pojemnym, ponieważ takim, na który jak gdyby wobec którego nikt nie dał sobie, nie zadał sobie trudu, żeby go wysłuchać, żeby go usłyszeć, i żeby się przekonać, jak gdyby jak szybko też te dziewczynki jak mocnymi są postaciami w ogóle same w sobie, jako dziewczynki. Czyli myślę sobie, że to, o czym mówisz i o tym też jak próbowałam powiedzieć wcześniej, że jest właściwie, no cały czas dziewczynki jest bardzo łatwo zaprzęd do różnego rodzaju narracji. Czy to będzie narracja, która właśnie będzie wysławiała komunizm, czy kapitalizm, czy y, jest taka teoria, według której y, właśnie też nawet y, wszystkie tego rodzaju opowieści, które są związane na przykład z y, końcem zimnej wojny, z obaleniem ko komunizmu, y, nie są przypisywane znaczy największa sprawczość jest taka teoria, że w zasadzie leży po stronie dziewczynki która doznała objawień fatimskich i to był ten moment, w którym w zasadzie bardzo wiele rzeczy zaczęło się kruszyć. Pojawia się wątek tego, że jest tak czysta, tak niewinna, że to jest właśnie taka postać, która na pewno byłaby tą postacią, która mogłaby mieć tego rodzaju doświadczenie. No i doświadczenie niewinnej czystej dziewczynki jest też takim doświadczeniem, że też mówię o drugiej jak gdyby też aspekcie tych wszystkich opowieści, właśnie, który można jakoś wypełnić, które można sobie przejąć i które można zaprząć do swoich własnych celów. A z drugiej strony też, to sam początek dziewczynek, kilku esejów o stawaniu się, w kontrze do tego, o czym mówisz, czyli o tym, że dziewczynka może być zbawczynią, może być osobą, e, istotą, podmiotem, przedmiotem, który realizuje cele narzucone, cele, które się przed nimi stawia, jako przed grupą i właściwie daje się szansę zaistnienia w społeczeństwie, ale na warunkach, które określa ktoś inny. Piszesz też o tym, że Bycie dziewczynką, dziewczynkowatość może być źródłem ośmieszania kogoś. Dowiedziałem się z Twojej książki na przykład, że w Tajlandii policjanci, którzy nie są posłuszni, nie chcą spełniać rozkazów swoich przełożonych, muszą za karę nosić opaski z Hello Kitty, różowe opaski, które no jednoznacznie kojarzą się właśnie z okresem dziecięcym, że to niby takie jest zabawne. Tak, że też jest to takie upupiające i sprowadzające do tak zwanego pionu, jakkolwiek by go nie nazwać. Że jakikolwiek związek z byciem dziewczynką jest, ma być upokarzający. Tak, że jest cały czas tym mniej niż, że to jest, no tak, jakiś prawdopodobny montaż momentów, w którym jest ten policjant, który lubi o sobie myśleć, że jest tym twardym i jest właśnie ten moment, w którym oni Próbowali jego, jego szefowie wymyślić, cóż mogłoby być najgorszą rzeczą dla takiego mężczyzny, który lubi o sobie myśleć, że jest takim twardzielem. No i pomyśleli właśnie, że to musi być coś z, z takich atrybutów właśnie przypisywanych dziewczynkom, że to jest jakoś bardzo upokarzające. I to jest też ciekawe, bo właśnie niedawno rozmawiałam z, z profesorką Anną Landau, która zajmuje się analizą podręczników dla dzieci najmłodszych. I ona powiedziała, że w tych najnowszych podręcznikach mam wrażenie, że cały czas bardzo mocno teraz jest pilnowane to, żeby jakoś myśleć o tym, czym jest równość i unikać właściwie takiego upłupiania dziewczynek. Ale mimo wszystko, mimo tego, że mamy dziewczynki, które bawią się te w opowieściach, właśnie w elementarzach, zabawkami, które przypisalibyśmy stereotypowo chłopcom, to nadal... Ciężko jest o chłopców, którzy bawiliby się lalkami, czy którzy przyznawaliby, że bawią się pluszakami na przykład, że to się zdarza, ale jednak z chłopców trzeba to wyciskać, że to jest jednak cały czas, dziewczynki mogą się bawić samochodzikami, mogą się bawić żołnierzykami, mogą się bawić nie wiem jakimi jeszcze stereotypowo uznanymi. No kolejki uznanymi. budować to na przykład. przykład. Tak, a chłopcy jednak cały czas zwrotnie to nie działa w drugą stronę, że jednak chłopcy mają coś takiego, że przyznanie się do tego pluszaka ulubionego to jest coś jest, jeszcze Chłopiec jednak jak się go przyciśnie, to powie, ale tak, żeby się, tak jakby żeby traktował to jako coś naturalnego, to nie. Ale nawet sama gra kolorami jest to istotna. Kiedy pójdziesz do sklepu, prawda, z odzieżą dla dzieci i młodzieży, no to. Pewne kolory w dziale męskim, chłopięcym nie występują, tak jakby, nie wiem, róż czy błękit był e, czymś bardzo nieodpowiednim. Zresztą o kolorach też piszesz, prawda, że to się bardzo zmieniło, nagle historia się odwróciła, kiedyś kolory różowe i błękitne to były bardzo chłopięce. Tak, tak, tak. To było jedno z takich moich odkryć, właśnie, że żeby odejść poza tym, co się uznaje za takie przyjęte zupełnie wobec tych płci, no i jest ten róż, który był przypisywany jeszcze do początku XX wieku właśnie chłopcom, dlatego że uważano, że różowy kolor jest takim kolorem czerwonym czy szkarłatem, który jeszcze nie zdążył dojrzeć, ale jest w momencie, w którym się też stanie niedługo tym czerwonym. A czerwień jest przypisana królom, czerwień jest przypisana kardynałom. A z kolei błękit kojarzy się z tą Matką Boską i z tym, że jest to kolor słabszy, kolor opieki. Dlaczego to zostało zamienione? To też jest bardzo ciekawe, ponieważ nie byłam w stanie doszukać się do takiego źródła. Może którym... chłopcy nie mogą być skrawi. Może to też jest z tym związane. Albo też jest taka teoria yy, a odnośnie tego, że. W jakimś sensie też historia sztuki bardzo mocno zaczęła ten róż przypisywać dziewczynkom, dlatego że, czy w ogóle kobietom, dlatego że bardzo mocno też w pewnym momencie te wszystkie wizerunki, które były aktami, były w zasadzie takimi, które korzystały z kolorystyki, która była właśnie taka brzoskwiniowo, różowo, yy, bardziej szła w tym kierunku. Poza tym yy, mamy nadzieję, że wszyscy, którzy nas słuchają, są osobami dorosłymi albo przynajmniej rozumnymi. No, róż też się kojarzy z genitaliami wielu osobom, prawda? I kiedy się patrzy na akty kobiece, to w pokazywaniu niektórych części ciała właśnie róż dominuje, więc może paradoksalnie, jakkolwiek teraz się to Państwu słuchającym nas może wydawać dziwne, też tymi ścieżkami mm -hmm. szła ta myśl. Tak, jakoś pewnie była związana z nagością, właśnie, z takim byciem obnażonym też, że to jednak częściej było po stronie też przedstawiania kobiet, dziewczynek. Jest w twoim eseju takie zdanie, które było dla mnie w jakimś sensie odkrywcze, a właściwie utwierdzające mnie w przekonaniu, bo być może to jest taki moment coming outu, który w tej rozmowie musi się pojawić, że rozmawia z tobą ojciec siedmiu i pół letniej dziewczynki. Najpierw przeczytam to zdanie. Miej pierwszą w życiu świadomość istnienia jednej z wielu gier. O tych grach i teatrze życie już mówiliśmy, w którą grają ludzie, i wiedz, że kiedy zaczynasz jako dziewczynka, jesteś od razu, podobnie jak w grze w Chińczyka, unieruchomiona na polu startu. Dopóki nie wyrzucisz szóstki, najlepiej czterech na raz, najlepiej jedna po drugiej. To jest opowieść o tu i teraz, o przyszłości. Długo by mówić na temat sytuacji kobiet w Polsce, doskonale to wszystko wiemy. Myślę, że każdy, kto ma dziecko i jest to dziewczynka, no, jest w stanie nieustającego lęku o jej przyszłość, o to, jakie zasady prawne i moralne są w tym kraju stosowane, przestrzegane i czego by dla swojego dziecka nie chciał. Ale też druga jest strona albo strefa tej całej historii, to znaczy, kiedy. Rozmawiamy o tym, że dziewczynki są mniej niż, że tak mhm. ktoś uważa, oczywiście nie, że my tak uważamy, będący tu w studiu, to się od razu pojawia też taka myśl o swego rodzaju upupianiu i swego rodzaju nieprzyzwalaniu na zachowania, które dla dorosłych są naturalne. Że przez bardzo długi czas traktujemy dziecko jako byt niemyślący, byt niewyrażający potrzeb. Byt nieumiejący się wypowiedzieć i wyrazić. Mhm. Jednym z największych e, szoków dla mnie, jako dla osoby już po czterdziestce, posiadającej dziecko, które dorasta, był ten, w którym ja zauważyłem, że moja córka jest kimś zupełnie osobnym. E, w tym sensie, że nie tylko e, chodzi, biega, używa mózgu, i tak dalej. Ale też, że ma prawo się wyrażać w sposób taki, jaki chciałaby się wyrażać. Że już może dość tego ciągłego narzucania własnego zdania, być może już dość mówienia do mnie, jak do małego dziecka. W sensie, wiesz, i myślę, że słuchacze też wiedzą, o czym myślę, ten specyficzny o tej zadawania pytań i tonu, który się wobec małych dzieci, zwłaszcza dziewczynek, stosuje. Może już wystarczy. Do takiego momentu, w którym ona wreszcie sama potrafiła to wyrazić, że nie chciałaby, żeby dalej w ten sposób, co wydaje mi się być bardzo ok, uczciwe i potrzebne. Że bardzo wiele osób, myślę, przegapia ten moment, w którym dziecko, często właśnie dziewczynka, sygnalizuje potrzebę bycia traktowanym partnersko. Wiadomo, że nie ma tych samych praw i obowiązków, ale to nie oznacza, że można jej coś z racji wieku i płci ujmować. Nie wiem, czy się dobrze wyraziłem, ale mniej więcej o to chodzi chyba. Tak, tak, tak. To bardzo się cieszę, że o tym mówisz, bo to jest bardzo ważne i też myślę sobie o tych wszystkich momentach, wiesz, jakby myślę o tym spektaklu też, który robiliśmy wtedy kilka, kilka lat temu, dlatego że wtedy właśnie te dziewczynki były w takim, staraliśmy się, żeby on, one były w takim polu właśnie tego, żeby one mogły mówić o tym, czego chcą żeby one też mogły mówić nie. I okazuje się, że jeżeli one są właśnie w takiej strefie, w której czują, że mogą, że, że właśnie nic nie muszą, że mogą powiedzieć to nie, to robią to w bardzo mądry sposób. I wszystko, każde doświadczenie, które miałam właśnie... Czy tej pracy, czy później w pracy z trochę ze starszymi dziewczynkami, takimi wchodzącymi w okres nastolenstwa jest takim doświadczeniem, wobec którego myślę sobie z jakąś taką wielką ciekawością, ale też wielkim spokojem, a propos tego wszystkiego, co będzie się z nami działo jako ze społeczeństwem, w momencie, w którym przyjdą, jeszcze mocniej wybrzmią te wszystkie pokolenia, które ja przynajmniej miałam takie wrażenie właśnie z tych doświadczeń, że te dziewczynki dzisiejsze, które dzisiaj dorastają. Mają o wiele bardziej jakieś takie dojrzalsze, bardziej progresywne podejście do wielu kwestii, do kwestii stawiania granic. To jest jedna z tych rzeczy, których ja jako dorosła się mogę od nich tylko uczyć. Mhm. Mają o wiele dojrzalsze podejście na przykład do kwestii związanych ze zdrowiem psychicznym. To już nie jest dla nich tabu, to jest bardzo ważne i to też jest jedna do z tych. Do przyrody, rzeczy. do kryzysu do, klimatycznego, dokładnie. do tych wszystkich rzeczy, których dorośli tak, starają tak. się nie zauważać, bo umówmy się, są współwinni. Tak, dokładnie tak. I dlatego jestem jakoś bardzo też y, y, spokojna, ciekawa i naprawdę podekscytowana wobec tego, co się wydarzy w przeciągu kolejnych 10-20 lat, i tego, o czym oni, one nam powiedzą, kiedy poczują, że chcą to zrobić, w takim sensie, żeby ten głos y, stał się taki publiczny, na przykład, jeśli się na to zdecydują. Y, I to jest jakieś tak, takie, jakieś wielkie moje odkrycie. No tak, właśnie ta sztuka stawiania grani, sztuka mówienia nie i właśnie to wszystko, to spojrzenie dziewczynki, o którym mówiłam na początku, która wychodzi właśnie, bo chce wyjść i czuje się komfortowo w tej sytuacji, w której w zasadzie patrzy na tych wszystkich dorosłych, którzy próbują narzucić na nią różnego rodzaju filtry i po prostu sobie na nie spokojnie odpowiada i może im zawsze powiedzieć nie i odwrócić się i wyjść. I będzie z tym się czuła w porządku, było jakimś takim ważnym momentem, też którego bym nie chciała zniweczyć tą książką. To ci się nie uda, ale chcę powiedzieć też jeszcze, odnosząc się do tego, o czym Ty z kolei powiedziałaś, dopowiadając do mnie, że myślę, że niezwykle istotne jest, żeby umieć znaleźć ten moment, w którym nie jest świadome, że ono nie bierze się z takiego. Wynikającego z tego, jak człowiek się rozwija buntu, prawda? Mm. Bunt dwulatka, dwulatki, trzylatka, trzylatki, cztero, sześciolatka, latki. Tylko, że ta młoda osoba jest już na tyle świadoma swojego miejsca w przestrzeni, którą współdzieli z innymi, że zaczyna stawiać granice własne. I to nie wybrzmiewa, ono nie musi być wykrzyczane, ale jest powiedziane z pełnym przekonaniem. I też wydaje mi się, bazuje na własnych doświadczeniach, że. Niezwykle istotne jest w pewnym momencie rozpocząć rozmowę, to znaczy dać pole dziewczynce czy chłopcu do wypowiadania się, do tego, żeby ona albo on opowiedzieli o tym, co im się podobało w sztuce teatralnej, którą oglądaliśmy w teatrze dla dzieci, albo na wystawie, czy na warsztatach, na których byliśmy. Że to nie jest, yy, i z tym myślę, mamy problem w większości, Potrzeba narzucania wizji dorosłego. To znaczy, my możemy to odczuwać w zupełnie inny sposób, natomiast istotne jest, żeby dziecko mogło się wypowiedzieć. E, tutaj nawiązuję do tego, o czym Ty mówiłaś i piszesz w dziewczynkach, że to, co istotne, często jest sekretne, bo wyszeptane, że głos dziewczynki nie może wybrzmieć w przestrzeni publicznej, że przy obiedzie, przy stole rodzinnym. Dziewczynka zawsze jest na końcu. Najpierw wypowiemy się my, a potem ona. Jak Jeżeli chce coś dodać, to proszę bardzo. Prawda, że nie uczymy ich, tak myślę, kulturowo partnerstwa, a przecież dziecko nie tylko może mieć swoje zdanie, ale paradoksalnie, żyjąc w tym świecie jeszcze nieobsadzonym i mając znacznie bardziej niż my rozwinięte myślenie abstrakcyjne, może nam udzielić świetnej podpowiedzi. Tak, to prawda, i jakiegoś takiego zupełnie innego podejścia do tego, co jest tematem, czy o, o czym się mówi. A ja też teraz pomyślałam sobie o takim y, momencie w książce, który też jakoś był dla mnie inspirujący i ważny, bo pomyślałam sobie, wróciłam do jakiegoś takiego własnego doświadczenia, znaczy swojego do, do, doświadczenia z dzieciństwa i do tych wszystkich momentów, w którym też y, te dziewczynki są jakoś dysponowane, właśnie znowu do tego wracamy przez dorosłych. I służą do tego, aby za ich sprawą sp sprawiać przyjemność innym dorosłym. I tak jak właśnie. Ubierz nie... się ładnie, babci, się spodobasz, ubierz się ładnie, będziesz dobrze wyglądać, ubierz się ładnie, godnie będziesz reprezentować rodzinę. Tak, ale też na przykład. Daj buzi uśmiechu. No ciocie będzie jej przykro, jeśli tego nie zrobisz. Przecież to jest jesteś taka miła, mała i słodka i to jest sama radość dla dorosłego, żeby jakby w ten sposób być był przez ciebie obdarowany. I jakby na końcu tego całego cyklu jest właśnie ta dziewczynka to dziecko, które ma prawo do tego, żeby nie chcieć obdarować, móc powiedzieć nie, że ma prawo do tego, żeby nie być zmuszoną do kontaktu fizycznego, nawet z osobą dziadusia czy cioci, jeżeli czuje, że to nie jest jej przestrzeń, jej humor, jej, jak gdyby, jej moment na to, żeby chciała to zrobić i ma prawo do tej decyzji. No wiesz, to jest długa praca, którą trzeba by nad dziadkami wykonywać, mm, którzy tak, po prostu tak, tak, tak. uważają często, że wnuczęta to przylepy. Tak, 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 tak. I to dziecko znowu, tak jak wcześniej to nazwałeś, jest tym przedmiotem, jest takim przedmiotem, który ma sprawić przyjemność właśnie temu drugiemu dorosłemu. Myślę, że to jest ważne, żeby móc jak gdyby przyłapywać się na wszystkich tych momentach, w których mamy ochotę to zrobić. I bardzo mocno Dawać szansę i tą przestrzeń na to, żeby ten głos nie tylko wybrzmiał, ale żeby był wysłuchany i miał swojego adresata, który do niego podejdzie poważnie. Nie wiem, ile osób już klnie pod nosem słuchając naszej rozmowy, ale tak, proszę państwa, są 30 i 40 latkowie, którzy myślą właśnie w taki sposób. A dlaczego zależało ci na tym, żeby w książce o dziewczynkach napisać o sikaniu? Hmm. Yy, zależało mi na. To jest na tym... kapitalny w ogóle rozdział. I jedno z wielu tabu, które przełamujesz, prawda? Tak, więc właśnie ja też chciałam jakoś podejść do tego tematu z taką należytą powagą, którą czułam, że jest jakby odbierana, ponieważ też sikanie, ten motyw sikania, z tego jak zaczęłam o nim czytać, jakoś odkrywać wszystkie te rzeczy, które jakoś wokół niego są z nim związane. Bardzo dużo rzeczy też o sp społecznych, jakichś takich. Które opowiadają o tym, po pierwsze, właśnie w jaki sposób też te kobiety bywały zniewalane poprzez te, ten moment tabu, w jaki sposób mężczyźni, jak gdyby, trochę z niego jakoś korzystają, jak, jak bardzo różniły się te dwie różne narracje. I po pierwsze, też myślałam o tym tabu jako jednym z takich narzędzi do zniewalania dziewczynek i kobiet w ogóle. Tak, drodzy panowie, w sytuacji, kiedy nas przyciśnie i pójdziemy pod drzewo, to także. Może być traktowany jako jeden z elementów panowania nad tym światem, naprawdę. Jest w tej opowieści tak, bardzo coś takiego e, symptomatycznego w ogóle. I myślę sobie też właśnie o tym tabu. I gdzieś tam też uderzającym odkryciem przy pracy nad tą książką był moment, w którym to chyba jakoś przy lolicie pada, że w momencie, w którym doszło do tej kobiecej emancypacji, kobiety stały się zbyt bliskie mężczyznom, w tym sensie, że mogły być partnerkami na przykład w rozmowie. Oni już doszli do tego momentu, w którym byli gotowi na to, żeby jakby przyjąć to, że te kobiety mają wykształcenie, że interesują się tymi samymi rzeczami, które mężczyźni. I w związku z tym powstało założenie, które właśnie gdzieś tam pada, że taka kobieta, która jest partnerką mężczyzny, nie będzie dla niego pociągająca, ponieważ kobieta musi być tajemnicą i jakimś takim zupełnie innym bytem, żeby być ciekawa. I w tym sensie był ten zwrot w kierunku tych dziewczynek, nimfetek, które właśnie. Y, są wokół tej postaci dolitycz jakby wychodzą z tego samego, jakby korzenia myślenia o dziewczynce, że te nimfetki to właśnie są w tym sensie też erotyzowane, dlatego że dziewczynka jest teraz trudniej przeniknąć, ta, ta, taką dziewczynkę jest trudniej prze, prze, jakoś przejrzeć, jest cały czas tą tajemnicą, jest niedostępna, w tym sensie jako tajemnica jest ciekawsza. Jest w tym jeszcze dużo do odkrycia i, i zaskakujących rzeczy, prawda? Tak, tak, tak. Mhm. Tak, więc mamy tę kwestię właśnie tego, tego tabu, które przez jakiś czas właśnie y, utrzymywały te kobiety w ramach jakiejś takiej przestrzeni trochę tajemnicy, ale trochę też takich, y, no też karbów, narracji społecznych o tym, co wypada, co nie wypada. No i bardzo chciałam właśnie napisać, między innymi poprzez ten rozdział o sikaniu. O tym tabu, a z drugiej strony też, tak jak wcześniej rozmawialiśmy w tej rozmowie, jak gdyby kwestia tego, no tak, czy można napisać esej o sikaniu, czy to będzie w dobrym smaku. Więc pomyślałam sobie, że bardzo bym chciała dać sobie takie prawo bycia, jak gdyby zadania, jakby pozwolenia sobie na pewno nieufność wobec tych rzeczy, które są związane właśnie z tym wszystkim, co jest kwestią smaku, ponieważ bardzo często z tego, co jakoś odkrywałam poprzez te wszystkie lektury, są takimi momentami czy narzędziami do tego, żeby nas. Społecznie trzymać też w tych karbach, w zasadzie tego, co, na co można sobie pozwolić, czym można być w życiu, i w zasadzie, dlaczego wszyscy moglibyśmy, jak gdyby, tak jak mówiłam wcześniej o tych słomianych kapeluszach, jak być jakby tylko w tym miejscu, które, do którego jesteśmy spychani poprzez tych, którzy uważają, że mają mocniejszą narrację czy społeczną pozycję, i nas jakoś trzymają w jednym miejscu, przytrzymują przy tym losie. Tak, ale piszesz o tym, że właśnie wokół samego przecież czysto fizjologicznego procesu e, sikania, on jest e, tak samo ważny jak oddychanie, czy jedzenie i trawienie. To znaczy, bez e, sikania nie istniejemy. Po prostu taka jest prawda. Czy dalej wokół kwestii miesiączki, okresu, e, który też jest rzeczą najbardziej naturalną, tak jak w przypadku. No, nie wiem, mężczyzn, tak bardzo dla niektórych istotna kwestia erekcji czy wytrysku, prawda? Znaczy, to wszystko jest po prostu, idzie w całym pakiecie, który nazywa się człowiek. Tak, tak, Przy okazji tak. podziału na, na płcie, jeżeli ktoś wyznaje podziału na płcie, bo jak wiadomo, i myślę, że jak oboje tu siedzimy, osoby niebinalne są wśród nas i mamy obowiązek to szanować. No, że, że wokół tego też została stworzona cała kultura, która. Też deprecjonuje dziewczynki, bo erekcja jest symbolem męskości i siły, prawda? E, wszystko to, co się dzieje z męskim ciałem w stanie podniecenia, no ma udowodnić e, jest kultem siły i możliwości. Dziewczynka, która sika gdzieś publicznie, to jest po prostu słabość. Tego nie należy pokazywać więcej. O tym w ogóle nie należy mówić i wiedzieć. Tak, no więc właśnie jest ten motyw, właśnie tego, co wypada, co nie wypada. Ale ja też, myśl, jak sobie myślałam o tych wszystkich rozdziałach i w ogóle o tej postaci dziewczynki, miałam takie poczucie właśnie, czy jakby przeświadczenie, że dobrze, trzeba będzie jakoś też opowiedzieć o tym ciele. Ale bardzo też chciałam opowiadać o, o ciele w takim, taki sposób, żeby wyjść poza przymiotniki, tylko sięgnąć po czasowniki i dać temu ciału też sprawczość a propos tego, co robi. A nie tylko pod, wobec tego, w jaki sposób też poprzez te przymiotniki się może zmieniać. Więc jakoś też dlatego szukałam tych wszystkich momentów, czy to właśnie przy tym akcie sikania, czy to właśnie opowiadając o, o tych wszystkich też rzeczach, które są związane z menstruacją, ale też w innych rozdziałach jakoś nadać sprawczość też temu ciału i wyswobodzić jest z takiego bycia tylko ciałem do oglądania, czy tylko takim, którym można ewentualnie jakoś określić tylko i wyłącznie tym przymiotnikiem. Jest jeszcze jeden bardzo ważny fragment, który podkreśliłem. Na szczęście w takim egzemplarzu recenzenckim, więc zostanie u mnie i nikt nie będzie na mnie zły. Podkreśliłem kilka zdań. Zresztą bardzo mi się podoba i myślę, że wszystkie osoby, które sięgną po Dziewczynki kilka esejów o się zwrócą uwagę na to, że Weronika, opisując kolejne etapy odkrywania pewnych rzeczy związanych z dziewczękowatością. E, uczymy się tego słowa, proszę państwa, sama też dokonywała pewnego rodzaju przekraczania kolejnych granic i bycia sitem w tym wszystkim, prawda? Na przykład piszesz takie zdanie, przerzuciłam całe to siano, mówiąc mm -hmm. o, o książkach, które czytałaś, no ale właśnie. Zaczęłam się zastanawiać nad naturą emocji, którą, jak się okazało, często dzieliłam z koleżankami. Mówiłyśmy sobie, wydaje mi się, że jestem nic nie warta i całe moje życie to ukrywanie faktu, że właściwie nie powinnam wykonywać pracy, którą wykonuję, zajmować stanowiska, które zajęłam. A nawet, że właściwie, ilekroć dobrze wychodzę na zdjęciach, jest tak dlatego, że na nich też oszukuję część z nas była przekonana, że wszystko co osiągnęła, osiągnęła przypadkiem i że ten stan nie potrwa długo, więc nawet nie powinniśmy się nigdzie rozsiadać. Mówię o tym dlatego, odnosząc się i mając w pamięci to, o czym rozmawialiśmy w naszej audycji kilka minut temu zaledwie, że ten stan niedostrzegania odrębności bytu, jakim jest mała dziewczynka, w ogóle małe dziecko, ten stan ciągłego Zagłaskiwania, oczekiwania, że będzie się dawać buziaki dziadkom czy wujostwu, kupowania lizaków, ale niesłuchania prawdziwych potrzeb, to się bardzo silnie odbija na kondycji psychicznej i też myślę kondycji zawodowej. 10, 15, 20 lat później odbija się dlatego, że wiele osób ma w tyle głowy takie przekonanie, że nie zasłużyły, że przecież były wychowywane w taki sposób. I w takiej kulturze, że mają być raczej służącymi, a nie sprawczyniami czegoś, prawda? Że no, trafiło jej się, dlatego że nie było lepszego kandydata. W tym sensie, że wciąż, oczywiście walczymy z tym, jak możemy, ale wciąż to zauważamy, jeżeli gdzieś kobieta dojdzie na szczyt, albo gdzieś kobieta wykaże się większą znajomością tematu od mężczyzny. I bardzo wiele osób wciąż to denerwuje. Więc mówię o tym, że no właśnie, dzieciństwo, przekonanie, że nie zasłużyliśmy, kryzysy psychiczne, e, nieumiejętność odnalezienia się w społeczeństwie tu i teraz, trzy dekady później. To jest, myślę, bardzo istotne zjawisko, o którym też należy mówić. Dzięki, że o tym mówisz, że, że wspominasz właśnie ten, ten, ten rozdział, ten fragment, bo też był jakoś dla mnie bardzo ważny z taką próbą poukładania się w zasadzie też wobec tego bycia dziewczynką. I. Z jednej strony też chciałam o tym napisać, dlatego że dla mnie jakimś takim odkryciem właśnie wokół tych wszystkich rozważań związanych z takim poczuciem tego, że się jest, że ma się ten syndrom oszustki, czyli w zasadzie kogoś, kto za pomocą szczęścia fortelu jakoś osiągnął jakąkolwiek jedną rzecz, no i to wszystko jest bardzo kruche i zaczęłam o tym rozmawiać ze swoimi znajomymi, przyjaciółkami. I też poprzez to, że miałam do czynienia z absolutnie wybitnymi w swoich dziedzinach mądrymi kobietami, było dla mnie z jednej strony czymś strasznie przykrym, że one też to mówią, a z drugiej strony też takie krzepiące w tym sensie, że dobrze, skoro one też to mają, to znaczy, że nie jestem zupełnie sama samą osobną wyspą na świecie, na której wydarzają się tylko i wyłącznie takie rzeczy, tylko że dzielę tego rodzaju obawę z innymi kobietami. I... Myślałam sobie o tym y, też, wiesz, jeżeli chodzi o takie, no właśnie różne strategie wspierania tych kobiecych w narracji, a to też poprzez na przykład, y, chociażby dwie rzeczy mi się teraz przypomniały. Y, y, pierwsza jest związana z tym, że czytałam sobie też ostatnio znowu o Elfride Jelinek i o tym, jaki sposób... Będzie nowa powieść w tym roku. Tak, 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 tak. I myślałam sobie o tym, bo ona opisuje te swoje postacie bardzo często mówiąc o tym, że... Mm, u niej, żeby postać żyła, musi mówić, musi mówić przed siebie, musi jakby zagadywać tą rzeczywistość. No musi mieć głos Musi po mieć głos, mm -hmm. ale ten głos jest bardzo różny w jej doświadczeniu, znaczy ze względu na to, czy mówi kobieta, czy mężczyzna. Mężczyzna, który mówi, najczęściej też w takiej tradycji literackiej, to jest mężczyzna, który właśnie ma ten komunikat, to jest nieważkie jest to w jakimś sensie, to jest komunikat, który znajdzie swojego adresata. I on został, popycha świat słyszany, do przodu, prawda? Tak, usłyszany, mm. tak. Z kolei kobieta jest bardzo często, jej mowa jest często wysyłana na taką syłkę do takich przymiotników czy wyrażeń jak gderać, plotkować, dakać, utyskiwać, że za, jęczeć. Każdym, jęczeć, że za każdym razem... Jak gdyby jest dodatkowy filtr też z języka, który jest nakładany na to, co mówi kobieta. I pomyślałam sobie o tym też w kontekście ostatniego Nobla, właśnie Erno, że ona w jakimś sensie bardzo też pozostając w tym temacie codzienności, daje sobie szansę, ale też dajesz jak gdyby takie krzepiące poczucie innym kobietom. Że to nie jest tak, że to musi być. No właśnie, jest ten knauskar, który też opisuje codzienność, ale w jakimś sensie jest to męskie oko, które patrzy, które dostrzega i które jakoś uświęca i sankcjonuje to, że to jest ciekawe, że na przykład on patrzy na tą codzienność. No tak, ale też jest bardzo okrutne wobec kobiet, zwłaszcza wobec jego tak, żony. Tak tak, prawda? tak, tak, tak. Więc w tym sensie jakby on się pojawia. No i dobrze, też skoro mężczyzna mówi o codzienności, no to jest takie nietypowe, no bo codzienność przynależy kobietom nawet. Jest takie powiedzenie chyba, że chłopca się wychowuje dla świata, a dziewczynkę dla siebie, w sensie też, żeby jakoś się opiekowała, pozostawała bliżej domu. Więc w tym momencie, w którym właśnie dochodzi do głosu taka postać jak Ernoi mówi, moja codzienność, moje pokolenie, wszystkie te rzeczy, z których zdaję sprawozdanie, nawet taki kronikarski sposób, wobec których, które są mniejszymi i większymi wydarzeniami w moim życiu i sprawiam, że one są ważne, to jest też dla na przykład... Czuję dla mnie, dla, dla mojego pokolenia, też dziewczyn, które szukają swojego głosu, bardzo ważne świadectwo i, i wydarzenie. A też świetnie, że o tym mówisz, bo my poznaliśmy właściwie e, większość z nas, e, ani Erno, dzięki latom. E, potem na festiwalu Nowe Horyzonty był wspaniały film na podstawie autobiograficznej prozy związany z historią o aborcji we Francji w latach 60. Ale e, kiedy ani Erno dostała Nobla tak wyczekiwanego i właściwie od lat była jedną z głównych kandydatek, to bardzo szybko wydawnictwo czarne, które też wydało Twoją książkę dziewczynki, zdecydowało o przyspieszeniu druku bliskich. I to jest ciekawe, zobacz jak to się składa, że jedną z głównych figur postaci w postaci bliskich jest dziewczynka. To znaczy zmarła siostra Ani Erno, która tylko dlatego, że zmarła, to dała szansę Ani Erno, żeby pojawić się na świecie, bo jej rodzice. W odróżnieniu od sąsiadów i innych członków rodziny, chcieli mieć tylko jedno dziecko, żeby je wyposażyć na życie. I ani Ernau w bliskich cały czas do swojej zmarłej, nigdy niepoznanej siostry dziewczynki się odnosi. Ta dziewczynka, co się jej umożliwiła, ta dziewczynka jest lustrem, w którym ona się przegląda. Ta dziewczynka zmarła po to, żeby ona mogła dostać Nobla. Mhm. Prawda, że. Mhm. To nie jest opowieść o, o, o tych historiach, które ty zawierasz w eseju, ale też jest dziewczynka. Po prostu gdzieś to się wszystko ze sobą niesamowicie spotyka. Tak, to jest, to jest ciekawe, co mówisz. I też myślę, że coraz więcej y, jakoś, z jednej strony może też ja też w inny sposób na to zwracałam uwagę, ale te opowieści właśnie, które szukają jakichś takich początków biografii, czy opowieści autobiograficznych, które Wracają do tych początków też życia i bycia tą dziewczynką, ale robią to w bardzo poważny sposób i bardzo poważny sposób traktują z tą dziewczynką, którą się było. To znaczy nie opowiadają o dzieciństwie jako o takim momencie, w którym no matko, statko, tylko po prostu yy, naprawdę dzisiaj patrzę na ciebie jak dziewczynkę z perspektywy lat jako dorosła i naprawdę chcę wiedzieć, kim wtedy byłaś i... Bądźmy ze sobą w tym dialogu i w tej rozmowie, i jakby korzystajmy z tego pokrzepienia, które nam daje przechodzenie między tymi wszystkimi wcieleniami, które są wpisane w ludzkie doświadczenie dziewczynki, dziewczyny, kobiety i korzystajmy z nich w, w różny sposób, ze względu na energię i jakieś pokrzepienie, którego akurat w danym momencie potrzebujemy. To ważny apel na koniec. Jak ona się nazywała? Mr. Little P? Bo jeszcze o tym nie rozmawialiśmy, ale w Dziewczynkach jest też esej, w którym Weronika pisze o superbohaterkach i też właśnie o superbohaterkach, które pomagają żyć w tym niełatwym świecie dziewczynkom. Miss Little P, ona zajmuje się walką z lękiem związanym z menstruacją i właściwie też jakby popycha świat do działania. To znaczy pokazuje, że w sytuacji, w której coś jest stabilizowane, trzeba to odtabuizować i po prostu wszystkim o tym mówić, więc i rola dodająca siłę i edukacyjna jednocześnie, ale o tym się w popkulturze właściwie raczej zapomina niż mówi. Tak, 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 tak. Właśnie to, co jakoś bardzo mi się wydało ciekawe, to takie normalizowanie właśnie tego tematu w, i też tych wszystkich takich bohaterek i yy, bohaterek, które jakoś były przygotowywane dla tych dziewczynek też z, z takiej przestrzeni komiksu, które jakoś się tam gdzieś pojawiały i z jednej strony to takie myślenie, bo Jakoś tak próbowałam badać te wszystkie postacie, właśnie które próbowano zaoferować dziewczynkom na przestrzeni tych dekad i jak gdyby też to, w jaki sposób one okazywały się nie dość sprawcze, najczęściej dlatego, że Yy, męska część, która zarządu tych wydawców decydowała o tym, że one jednak się jakoś nie trafią do tych dziewczynek, więc ich życie było dosyć krótkie, ale wydawało mi się, że nawet takie małe yy, zalążki opowieści, które mogłyby się wydarzyć, właśnie a propos tych superbohaterek i tego, co mogłyby przynieść dziewczynkom, byłyby dla mnie bardzo, bardzo ciekawe. Ale o tym już Państwo przeczytają sami, sięgając po te książkę. Ja tylko chcę dodać na koniec, jako czytelnik, że zaskakująca jest. Yy, Lektura, także dlatego, że każdy z nas, niezależnie od tego, czy był dziewczynką, czy chłopcem, może przyłożyć teksty, które napisałaś, do własnego życia i do wspomnień. I się okazuje, że w tych wszystkich nawykach kulturowych, o których piszesz, schematach, w których nas wychowywano i które popkultura szerzyła i szerzy, możemy bardzo wiele z siebie odnaleźć. Od historii o tym, jak zaginaliśmy rogi w pamiętnikach, po historii o tym właśnie, jak ciężko nam potem, gdy chodzi o psychikę, kiedy całe życie było się przekonywanym, że nic nam się nie należy, albo należy nam się mniej, z drugiej strony z kolei należy się więcej i to też jest sytuacja, zapewniam, nie do zniesienia. To jest książka i dla tych, które były dziewczynkami, i dla tych, które są matkami dziewczynek, ale też myślę bardzo ważna dla tych, którzy są ojcami dziewczynek. To znaczy chciałbym zaapelować do mężczyzn, żeby się nie bali tego przeczytać, bo być może zmieni się ich podejście do tego, co to znaczy być ojcem dziewczynki i przede wszystkim da się im głos. To jest chyba najważniejsze. Da się im oko i głos. Dziewczynki kilka esejów o stawaniu się Weroniki Murek. To jest nowa książka, która już jest na rynku. Proszę po nią sięgnąć, a autorka była Państwa i moją gościnią w książkach magazynie. Do słuchania. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Książki. Magazyn do słuchania.